Dziękuję mojemu dobremu Bogu za ten wspaniały dzień. Boże, dziękuję, dziękuję. Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie zabraknie. Umiłowany Synu, dzisiaj przynoszę Ci to święte przesłanie. Proszę, abyście nie ignorowali. Słowa Pana muszą być przez Was usłyszane. Oznacza to, że jeśli ten film do Ciebie dotarł, to dlatego, że Bóg dotknął Twojego serca. Napisz w komentarzu: Boże, Twoje słowa pocieszają moje serce i nie zignoruję Twoich słów. Ale najpierw, ukochany Synu, udostępnij ten film osobom, które kochasz, ponieważ jestem pewien, że potrzebują pocieszenia w swoich sercach. Amen. Drogi Synu, mam nadzieję, że to przesłanie zastanie Was w spokoju i z otwartym sercem, aby otrzymać błogosławieństwa, które często niesie ze sobą ścieżka prób. Pośród wyzwań życia ważne jest, aby pamiętać, że zawsze jestem przy Tobie, kieruję Twoimi krokami i oświetlam Twoją ścieżkę. Droga życia jest pełna wzlotów i upadków, chwil radości i chwil smutku. Każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest szansą na rozwój i naukę. Pamiętaj, że próby nie są oznaką porzucenia, ale raczej sposobem na wzmocnienie ducha i przygotowanie Cię na nadchodzące chwile osiągnięć. Podczas swojej podróży pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Jestem tutaj, obserwuję każdy Twój krok, kibicuję Twojemu sukcesowi i oferuję moją bezwarunkową miłość. Nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy wydaje się, że ciemność zaraz pochłonie światło, pamiętaj, że światło, które w Tobie świeci, jest silniejsze niż jakakolwiek ciemność. W próbach znajdź siłę do pokonywania przeszkód. Każde wyzwanie jest okazją do pokazania, na co Cię stać. Nie bój się trudności, one kształtują Twój charakter i ujawniają Twoją prawdziwą istotę. Zaufaj sobie i potencjałowi, który drzemie w Twoim sercu. W chwilach niepewności szukaj mądrości, która istnieje w Tobie. Często odpowiedzi, których szukasz, są bliżej niż myślisz. Połącz się ze swoją intuicją. Słuchaj wewnętrznego głosu, który kieruje Twoimi instynktami. Dałem Ci dar rozeznania, korzystaj z niego mądrze. Uwierz, że błogosławieństwa zawsze na Ciebie czekają, nawet w najtrudniejszych chwilach. Czasem trzeba przejść przez burzę, żeby docenić spokój, który po niej następuje. Każda wylana łza jest jak zasiane ziarno przygotowujące glebę do zebrania owoców szczęścia. Nie zapomnij być wdzięcznym za małe zwycięstwa, ponieważ to one torują drogę do jeszcze większych osiągnięć. Wdzięczność to potężne narzędzie, które otwiera drzwi do obfitości i przyciąga pozytywną energię. Rozpoznając im, dziękując za błogosławieństwa, które już otrzymałeś, tworzysz przestrzeń, aby przyszło do Ciebie więcej błogosławieństw. Wiedz, że cierpliwość jest cnotą, która często jest poddawana próbom. W chwilach oczekiwania zaufaj boskiemu wyczuciu czasu. Odpowiedzi nie zawsze
pojawiają się natychmiast, ale kiedy już się pojawią, są doskonałe i dostosowane do Twojego rozwoju. Zachowajcie wiarę i nadzieję, nawet gdy chmury zdają się zasłaniać słońce. Podróż życia jest jak wielka układanka, a każde doświadczenie to element idealnie pasujący do całości. Czasami zrozumienie celu pewnych wyzwań może być trudne, ale zaufaj, że wszystko jest częścią większego planu. Planu, który ma na celu Twój rozwój i ewolucję duchową. W obliczu prób pamiętaj o kultywowaniu miłości własnej. Jesteś wyjątkowym i cennym stworzeniem, zasługującym na wszystkie błogosławieństwa, jakie Wszechświat ma do zaoferowania. Kochając i szanując siebie, przyciągasz pozytywną energię i tworzysz przestrzeń dla zdrowych i znaczących relacji. Nie zapomnij zadbać o swoje ciało, umysł i duszę. Zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe są ze sobą powiązane, a zrównoważenie tych aspektów ma fundamentalne znaczenie dla satysfakcjonującego życia. Poświęć czas na samoopiekę, ponowne połączenie się ze sobą i odżywienie swojej energii. Czasami próby mogą wydawać się szalejącą burzą, ale pamiętaj, jak każda burza, przemijają. Naucz się tańczyć w deszczu, aby odnaleźć piękno w trudnych chwilach. Pośród ciemności pozwól, aby Twoje wewnętrzne światło świeciło jeszcze jaśniej. Synu, nigdy nie zapominaj, że jesteś kochany ponad miarę. Nawet w chwilach, gdy czujesz się samotny, wiedz, że moja miłość jest zawsze przy Tobie i otacza Cię jak ciepły uścisk. Zaufaj swojej podróży. Zaufaj sobie i potędze miłości. Niech błogosławieństwa nadal oświetlają Twoją ścieżkę, prowadząc Cię do pokoju, radości i celu. Z wieczną miłością, Boże, jeśli te słowa błogosławieństw poruszyły Twoje serce, proszę, subskrybuj kanał i zostaw lajka. W ten sposób będziesz wspierać nasz kanał błogosławieństw. Wdzięczność. Niech Cię Bóg błogosławi dzisiaj i zawsze.